mniejsza. Proszę otwórz mi, moja miła, najlepsza. Proszę otwórz mi, drewna ławeczka w moim ogródeczku. Będę cię kochała, ty mój kochaneczku. Skąd bym ja do cię? Państwo, zapowiada się wspaniała uczta artystyczna. Tyle zespołów śpiewaczy. Ja bardzo gorąco witam wszystkich seniorów, wszystkich mieszkańców gminy Rokitno, a serce się raduje, jak widzę również i nowe twarze, ponieważ nasza cykliczna impreza od wielu lat, a dzisiaj to jest już jubileusz, 20 lat, i chyba jeszcze tyle osób na sali nie było. Bardzo gorąco witam drogie panie, drogich panów, naszych seniorów, naszych mieszkańców 17 sołectw, bo wiem, że są przedstawiciele z wszystkich sołectw. Szanowni Państwo, gorąco witam wszystkie zespoły, które wymieniła pani Alicja. Jest nam niezmiernie miło, że zaszczyciliście, przyjęliście zaproszenie i jesteście dzisiaj z nami na tym cudownym wydarzeniu adresowanym do seniorów. A szanowni Państwo, powiatowy przegląd twórczości artystycznej dorosłych od 20 lat gości w gminie Rokitno, a od kilku lat również wkomponowaliśmy Gminny Dzień Seniora. Dziękuję serdecznie, że przyjmujecie zaproszenie. Dziękuję serdecznie, że jesteście z nami. Zaśpiewał szumny las, zaśpiewał cały świat. Piosenkę, co nucił słowi, piosenkę z dawnych lat. Jesteśmy powiatem, który leży na wschodzie Polski. Bardzo się cieszę z tego, że dyrektorzy GOK-ów, że władze gmin postanowiły kultywować tradycje, nasze tradycje i między innymi oddźwiękiem tego są właśnie imprezy, taka jak dzisiaj w Rokitnie, czyli przegląd twórczości artystycznej dla dorosłych. Cieszy mnie fakt, że występują w zespołach i uczestniczą coraz młodsi wykonawcy. Oznacza to, że dorośli, że nie chcę tutaj używać słowa starsi ludzie, ale już ci z doświadczeniem, ci, którzy może mają trochę mniej siły, żeby występować, potrafią zaszczepić tę iskierkę wśród młodych. Tak jak widzimy i obserwujemy, to właśnie te więzi, które są pomiędzy zespołami, pomiędzy dyrektorami GOK-ów, za co im oczywiście bardzo dziękuję, bo to współpraca pomiędzy nimi, to, że potrafią zintegrować te środowiska, powoduje to, że właśnie ta atmosfera jest tak miła i przyjazna, o czym świadczy ilość uczestników i ilość obecnych na tej imprezie. My jako Starostwo Powiatowe cieszymy się bardzo z tego, że imprezy tego typu organizowane są cyklicznie. My również jako organizator wspieramy gminy w miarę oczywiście swoich możliwości, dlatego też staramy się uczestniczyć w tego typu imprezach, żeby ta tradycja
Grecja nie zaginęła i tak jak już mówiłam, bardzo cieszymy się z tego, że w różnych gminach, w zespołach uczestniczą coraz młodsi uczestnicy, a również powstają nowe zespoły, które kultywują tradycję naszą narodową, że to, co jest nasze, to, co jest nasze tutaj na wschodzie, jest cały czas kultywowane, jest pamięć o tym i mamy nadzieję, że ta tradycja nie zaginie.